No i co tam, proszę pana, jeszcze? Co tam was jeszcze rozgniło? Bo u nas w Ameryce wszystko dobrze. Niemcy tam o Trumpie piszą, ale wszyscy go kochają tutaj. W Ameryce go kreuje miejsca pracy i ruch w gospodarce, i tam drobna pola porażka z Obama Nikt się nie przejął. W Polsce, Już są nowe w Polsce też najniższe bezrobocie od lat 5% wzrost pensji w tym roku nastąpi. Też, by, tym się rząd, jeśli nie chwali, to będzie chwalił. Wszystko jest dobrze, panie ale tak, 5% tko... wzrost pensji, jeżeli to jest 5% wzrost tak ogólnie pensji wszystkich, to znaczy, że to jest inflacja. Znaczy, że spadła wartość pieniądza o 5% i podnosimy mniej więcej o 5% w górę. To <noise> musielibyśmy wyprodukować czegoś i sprzedać 5% więcej żeby nam się podniosło. I też nigdy się nie podnosi równo w całej gospodarce, więc może w pewnych branżach się coś tam podniesie, rzeczywiście coś sprzedaliśmy za granicę. Jak rząd mówi o podniesieniu pensji, o wzroście średniej płacy o 5%, trzeba popatrzeć, czy za granicę kraju myśmy coś sprzedali i dobrze na tym zarobili. Na przykład wagon węgla kosztowało nas wydobycie 2 dolary, sprzedaliśmy go za 7 dolarów. No to dobry interes. Ktoś nam dołożył te 5%, przypłynęło z zagranicy. Natomiast, no właśnie, co Polska wyeksportowała tak dobrze, żeby nas było stać 20 milionom pracujących obywateli i rozdać po 5% więcej? Podejrzliwy jestem, proszę pana. Bo to są takie. Bez, bez objaśnienia rzucane na wiatr takie ładne o 5% wzrost pensji. pensja. Ogólny wzrost gospodarczy, coraz więcej inwestycji, coraz więcej, coraz bogatsze państwo, więc wzrost gospodarczy to też ta strefa Uwaga. publicznych pieniędzy. No to, no to błąd, bo państwo nie powinno być bogatsze, tylko obywatele w ramach tego państwa powinni być bogatsi. Dobrze powiedziałeś. W Polsce państwo jest bogatsze, bo państwo się zajmuje całą masą różnych rzeczy, a jednocześnie doi ludzi z podatków. Państwo podatków nie płaci. Jeżeli państwo jest przedsiębiorcą w Polsce, różne projekty społeczne, to tamto zarządza całą masą y, y, sfer gospodarczych państwo jako właściciel. I mogę podać przykłady za chwilę, jak zdążymy jeszcze. Jeżeli państwo jest pracodawcą i przedsiębiorcą, a jednocześnie nie płaci podatków, bo samo sobie przecież no jak, no nie płaci, no nawet jeżeli płaci z jednej kieszeni do drugiej przechodzi, czyli nie zapłaciło. To państwo jest w uprzywilejowanej pozycji, a obywatele biednieją, bo obywateli z kolei obciąża państwo podatkami. No i w Polsce tak jest, że państwo se może być bogatsze i bogatsze i jeszcze bogatsze, a obywatele nadal będą coraz bardziej biedni. Mnie interesuje inna konstrukcja państwa. W którym to państwo zajmuje się wyłącznie zarządzaniem. Natomiast przedsiębiorczością zajmują się prywatni przedsiębiorcy, tylko, a nie państwo. tylko takie państwo powstaje, na przykład w Ameryce mogło powstać w 1800 roku można było sobie. 776. Tak, tak ale prze, nie przesunęły to, to nie jest ten od, od 800, licząc, że już było, ale dalej mogło powstawać, bo mogło się rozwijać. Natomiast teraz sytuacja jest trudniejsza, bo e, b, 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 jest na głowie świat postawy. Jest. Postawie... Nie jest, jest, nie jest. jest. Wystarczyło, wystarczyłby taki ruch, że państwo po prostu, e, nawet dość szybko, w cudzysłowie, z dnia na dzień pozbywa się no tak, swoich tak. roli jak przedsiębiorcy. Właśnie to jest, tak właśnie myślał Leszek Balcerowicz w 1990 roku. Nie, nie, nie. Leszek Balcerowicz to jakiś przedstawiciel jakiejś ubecji. Gazeta Wyborcza Unia Wolności, wcześniej PZPR, czyli afiliacje KGB, Rosja, dzisiejszy Putin. Nie za daleko. To nie jest, to nie jest wolnościowiec to jest facet, który pochodzi z pewnego korzenia e, e, kolonialnego. On nie miał myślenia swobodnego, jeżeli był aparatczykiem yy, uniwersyteckim, jakimś tam pracownikiem należącym do PZPR-u, a obok niego byli wolnomyśliciele, koledzy, którzy nie robili karier, bo nie należeli do PZPR-u. To jest facet od początku skażony pewną tezą. Więc on nie robił żadnych ruchów, moim zdaniem, które wyzwalałyby państwo. Z bycia przedsiębiorcą w kierunku bycia zarządzającym państwem wyłącznie. Ale właśnie pozbywał się majątku, sprzedawał. Nie, 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 nie. On się nie pozbywał. On przekładał majątek w ręce różnych agentów typu kulczyki, oligarchię stworzył. Majątek był przekładany, to nie była prywatyzacja. Ale zwolnił było... państwo z obowiązku. To wszystko jedno, komu przekazał państwo, z obowiązku zwolnił. No więc okazuje się, że nie wszystko jedno, bo jeżeli takie przekazywanie potem utrwala władzę komunistów, czyli yy... Propagandowo pozbywają się władzy, państwo nie prowadzi przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa lądują w rękach komunistów, którzy wcześniej mieli władzę polityczną, to teraz oni zyskują władzę ekonomiczną i dalej rządzą. No to Balcerowicz to było przekazanie z ręki do ręki młotek obcęgi. Ci sami ludzie, którzy byli dyrektorami fabryk z nadania PZPR-u, potem byli właścicielami fabryk i ich dyrektorami z nadania Balcerowicza. Te same nazwiska w tych samych przedsiębiorstwach. A co było zbankrutowane, to nie brali, niech się zawali i brali kawał najlepszy kawałek stoczni. Sobie wyjął jeden jeden klocek dobrze działający. Który to klocek, gdyby został w stoczni jako całości, mógłby zapracować na odbudowanie reszty stoczni, tak jak na gospodarstwie, ja mam zawaloną oborę, ale mam stodołę w dobrym stanie. Więc stodoła służy mi temu, żebym tam składował różne rzeczy. Stodoła jest operacyjnym moim miejscem i ta stodoła zarabia na siebie oraz na to, żebym ja docelowo podniósł moją oborę. Parcerowicz zrobił tak, że rozdał tylko stodołę komuś, a obora niech leży zawalona. Dziękuję ci za balcerowicza. Balcerowicz musi odejść. <gryw> Odszedł na Ukrainę. Jest za 15.57, za 3 minuty godzina czwarta u nas na zegarze, a powiedz mi, w Arizonie są kościoły katolickie. Tak, jest, bardzo trudno jest. Kościół amerykański schizmę zrobił ukrytą za papieża Pawła VI. Poszło o aborcję. No i żeby tej schizmy oficjalnie nie było, to Paweł VI przymknął oko na całą masę złych rzeczy. Znalezienie porządnego kościoła, naprawdę Polska jest błogosławieństwem, jak przyjeżdżam do Polski, to do, do dowolnego kościoła pójdę. Czasami mi się trochę ksiądz nie podoba coś tam, ale w porównaniu z tym, co jest w Ameryce, no to świętą ziemią jesteśmy, więc trudno jest znaleźć kościół. Ja jeżdżę po 50 mil e, do kościoła rzymskokatolickiego, chociaż znalazłbym bliższy. Terytorialnie, ale w tym bliższym nowy proboszcz i on kompletnie uważa, że to jest praca socjalna, mszy nie odprawia, nie ma uszanowania dla Najświętszego sakramentu. Spowiedź jest przez pół godziny w piątki, Wielkopostna, w piątki między tam 11 a 11.30. Jak się poprosi o spowiedź, to proszę przyjechać w piątek między 11 a 11.30. No nie ma sakrum w amerykańskich kościołach rzymskokatolickich, bardzo wielu i trzeba szukać. Chodzę często do łacinników, chociaż nie, nie, ja nie jestem zwolennikiem zamykania się we mszy łacińskiej, e, no ale oni odprawiają przynajmniej porządnie. Widzę, że łapy umył i trzyma razem i że modli się, a nie tylko przyszedł na ołtarz się pouśmiechać do wszystkich i popija kawę. Najbliższa parafia moja tutaj, do której powinienem chodzić, bo terytorialnie najbliższa obejmuje moje ranczo, to tam ksiądz sobie stawia kawę w bidonie na ołtarzu. Kiedyś stawiał pod ołtarzem i se popija w czasie mszy. No to tak wyglądają kościoły amerykańskie. A jakaś wspólnota katolicka jest wokół ciebie? Ja jestem niewspólnotowy, a amerykańskie wspólnoty prowadzą do tego, że Pan Jezus jest zamknięty w szafce, natomiast najważniejsza jest wspólnota, bo przecież musimy tu wspólnie coś zrobić i Kościół się zamienia w instytucję pracy socjalnej, a przede wszystkim powinien być instytucją religijną, instytucją modlitwy, a w drugim szeregu no najpierw Pan Bóg, potem bliźni. Jednak taka powinna być kolejność, a tutaj grupy wszystkie polegają na tym, że no bliźni 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 a pan Bóg tam w niedzielę coś się odprawi